jesteśmy w Serbii. I uwaga, tu jak trochę popada, to wszyscy jeżdżą na awaryjnych. Zatrzymują się na poboczach. No normalnie jest tragedia. Kurwa, nie widzę tego. Opa! Co my tu robimy? Co my robimy tu? Nie wiem. Tu mamy ognisko. Tu odpoczywają fury. Widać. Tu mamy zmęczone dzieci. A słuchajcie, a czy nie powinniście już spać? Co? Dobra, jedziemy ekipo! My grandma said to your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Ico, Ico, Ande, Giacomo Fina, Ainande, Giacomo Fina, Ainande. Zobaczcie, jaka akcja musiała się tu rozgrywać. To była akcja. Myślisz, że to było romantyczne? Nie wiem, to tu byłeś z takim wcześniej. Widokiem. Jesteśmy za przejściem granicznym. Przeszliśmy badanie na COVID, tak? I widzieliśmy... Tak, męczarnię z PLR. PLN. PLF-em? PLF, tak. Z tym tam, z tym tam, gdzieś tam, coś tam, coś tam trzeba było poklikać, poklikać. I udało się. Udało się. Jesteśmy już w Grecji. Jak jest? Chłodno tak. A spociłem się, bo po prostu tak. A ta dziura to co to jest? A ja tutaj oko zaświecam, żeby mógł kopać i widział. Aha, okej. A tutaj dzisiaj będziemy spać. A teraz idziemy się pluskać. Patrzcie, tą drogą przyjechaliśmy, jutro będziemy wracać. Teraz uwaga. Tam nie ma drogi, a tam pod górę nie pojedziemy. Wschód księżyca, a tam jest zachód słońca. I teraz zadanie dla uważnych, żeby wam się nie popierdoliło we łbach. Zobaczcie to. Wschód księżyca, plaża. Zachód słońca, plaża. W chuj plaży. Chyba niezły temat, co? Może się popierdolić w tej Grecji. Tu wszyscy tańczą zumbę. Kurwa zorbę tańczą, nie? No i jutro jeszcze tu posiedzimy trochę. Zmywamy się chyba na inną plażę. A choinki wypadają czasem szyszki, można zrobić przecież choinkę z szyszki. To proste. Widać mnie, czy nie? Chciałbym powiedzieć, że czas na spanie. Jedziemy na Olimp. Dobra, koleżanko. Sio muchy. Sio. A to pan byk, to przepraszam. To pan byk. Przepraszam. Z dołu widać, że to jest powoli, a z góry widać, że to jest szybko, proszę. Wika, co tam kombinisz? Na takiej wysokości
Jeszcze nie spaliśmy. Nie. Będzie zimno, co lo? Na pewno będzie duży wiatr. Ze wschodu. Schronisko, tak? Ale tak. I wczoraj przyszedł tak. I wczoraj przyszedł pan. Zaprosił nas, żebyśmy przyszli, jak możemy, to przyszli. Przyniósł nam ciepłą kiełbaskę taką lokalną, tak? No. Wczoraj spaliśmy tu w namiotach i wcale nie było tak źle, prawda? Ale swoją drogą mówili, jedź do Grecji, będziesz miał gwarancję pogody, tak? Co to jest za pogoda? Tak? Ciągle się chmurzy, co chwilę słońce świeci i jest jak? Zimno. Zimno jest, no. I znowu mamy słońce. Zobacz. Tu są nasze samochody. Stoją, nasz Michała. A tam daleko, tam daleko, widać jak oni idą pod górę, bo oni stwierdzili, że idą, a my będziemy pilnować aut, tak? No, W górach też czasem pada śnieg i wam pokażemy śnieg. Widzieliście? To po prostu jest śnieg. To. Jest godzina 9:53, a tu się dzieje akcja ratunkowa. To jest pomoc? Wyjechał. Zabieram żonę, jak mamy zginąć to wszyscy. No pewnie, nie wiem czy to będzie widać. Jest godzina 23 czasu lokalnego. Michał chodzi w krawacie. To w sumie nie jesteśmy w czarnej dupie. Patrol nie pali. Najprawdopodobniej łożysko oporowe też się w patrolu skończyło. Co jeszcze nie działa? Klimatyzacja przestała działać. A tam kurwa te patrole. Pfu! Że nie ma tego czegoś, co tam powinno być. Tak. Ale terenowo jest fajnie, bro. W tamtą stronę też. Miesio, Mania, popsuł nam się samochód. Będziemy szukać warsztatu i będziemy musieli zostać na 3 dni w hotelu. A co to jest hotel? Michał, co tu się wydarzyło? W ogóle to żeśmy to rozebrali, dlatego bo się klima popsuła. No i klima się popsuła. I zrobiliśmy nowy otwór na klimę. Teraz mówili, że będzie wiało lepiej. Można? W Łódzkich były takie otwory i działało. I nikt na klimy brak nie narzekał. Otwór jest? Także jest dobrze. No. A jutro gdzie będziemy? A jutro już nad morzem. Dobra. Trzymam za słowo. Coś wam powiem. Te wakacje to fajne są. Dzieciaki teraz siedzą na basenie. Sitting by the fire, my grandma said to your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now, hey now, I go one day, chuck 'em off in a nine, chuck 'em off in a nine. A teraz nie uwierzycie, proszę spojrzeć. Mój mąż. Jaka łyda, jaka piękna łyda. Idzie pod schodach, pod górę. Dobra, nagraliśmy to, mogę już schodzić? Nie, jeszcze nie nagrałem. Zobacz, już weszłem. Zobaczcie, kawał drogi. Gdzie jesteśmy? Meteora. Kto był pierwszy? Ja. Wiktoria, nie wyciągnę na razie. Idź na chwilę. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. Ja je to widziałem w takim filmie, gdzie był taki gościu i on był beznadziejnym agentem, a był podobno tajnym agentem, ale wszyscy go znali. To chyba atrapa, bo daleko jest, więc nie mogę dotknąć.
dressed in green. Aiko, Aiko, Ande. He's not a man, he's a loving machine. Juggamo, Finande. Talking about hey now, hey now, hey now. Aiko, Aiko, Ande. Dziewczynami oklejone. Jedna mnie dusi, druga mnie ślini. Właśnie idziemy do Dodoni na amfiteatr grecki. Ale nie chcą nas tam wpuścić, bo od 13 do 17. Leniwe mątwy nie pracują, bo jest dla nich za gorąco. Obejrzeć to. Widać? No to amfiteatr już zobaczyliśmy. Jest bardzo, bardzo ładny. Dzieciom podoba się amfiteatr? Tak. To co, jedziemy dalej. $5 he'll kill you dead. Giacomo Finande. Talking about hey now. Hey now. Hey now. Aiko, Aiko, Ande. Giacomo Finande. Giacomo Finande. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy sitting your flag boy. I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now. Hey now. Aiko, Aiko, Ande. Giacomo Finande. Giacomo Finande. See that guy all dressed in green. Aiko, Aiko, Ande. He's not a man, he's a lover. Michał i jego kapelusz. Ale jest. Ale czarny. Michał. No bo to jest, żeby się chować w ciemnym w ciemnym, w ciemnym cieniu. Skała pod wodą się nie nagrzewa. Zimna? My już wiemy, dlaczego tu się kąpie mało ludzi. My grandma said to your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now, hey now. Aiko, Aiko, Ande. Giacomo Finande. Giacomo Finande. Look at my team, all dressed in red. Aiko, Aiko, Ande. Bet you $5 if you can be. Coś wam pokażę. Mam nadzieję, że kamerka wypłaszczy. To nie macie lęku wysokości. Kurwa, jaka tam jest dziura. Ja pierdolę. Ależ my jesteśmy mali. No, to pokazuje człowiekowi, jaki jest mały. I czego człowiek nie zrobi, a natura potrafi. Słuchajcie, 900 metrów głębokości, 1100 rozpiętości. Wąwóz Wikos. Przed chwilą byliśmy na basenikach, na górze, takich naturalnych. Jutro sobie popłyniemy na spływ, rafting czy coś takiego, ale z dzieciakami wersję light. Rush Mountains, kurwa, w Stanach prawie, nie? Tylko, że twarze jak zwykle, oni tu mają taki system ruinowania od razu, czyli zbudujmy ruiny. Tu już widać, że te głowy gdzieś tam są, ale im się rysy zatarły. Sztosik. Wygrywam! O Jezu, ale to... Ale wygrałem! Jej! My grandma and your grandma sitting by the fire. My grandma said to your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now. Aiko, Aiko, Ande. Giacomo Finande. Hey now, 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 hey now
Ej, tam jest alkohol, co się nazywa oral. Wiesz, gdzie jesteśmy teraz? Się podoba na wakacjach? Woda! A kamienie? Jeździliśmy po górach. Kandacie z piko. Jakbyś w górach, lody. Wakacje! Wszystko. No, jest godzina 1:16. Tutaj jest ktoś, kto nie traci wiary, nadziei. I no, ten gość tak skacze już od godziny i obstawiamy, kiedy mu baterie padną. Nic, ale są ludzie, którzy biegną, biegną. O, stop, tyle drogi dobiegane. Mija 10 godzina na granicy postoju, czekamy, już widzimy przejście graniczne. A jeszcze złapaliśmy. Złapaliśmy coś na hak. Co z tym misiem? Zostaje, bo nie mamy paszportu dla niego. Mamy. Przeszmuglujemy go? Nie. Dawaj, będzie takie nielegalne szmuglowanie misia. Nie. Mhm. Dobra. Nie oddamy go, co? Miś przyjechał z nami i jedzie z nami do domu, tak? Dobra. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy już w Polsce, prawda? Dobra, i co nas zaskoczyło w tej podróży? Na pewno zaskoczyła nas kolejka na granicy ponad 10 godzin, tak? Staliśmy. Ale wyciągnęliśmy jakiegoś pana, zrobiliśmy dobry uczynek, tak? Dobra, teraz po drodze wyciągnęliśmy jakiegoś gulfa z rowu, z nasypu. Też zrobiliśmy dobry uczynek, nie? Tak. A w nagrodę stoimy na A1 w korytarzu życia, bo był jakiś wypadek. I to w ogóle stoi się nie rusza. Tak? Mi się wydaje, że te wakacje nie chcą nas po prostu wypuścić. Może my powinniśmy wrócić. Co wy na to? Nie, chcesz już do domku? Ja nie chcę do domku. A Wiga, chcesz do domku? Ale słuchajcie, to jeszcze nic straconego, bo mamy jeszcze ze 300 km do domu. Ja chcę na McDonald's! Będzie McDonald's w nagrodę, no. I lody były. Tak.